Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w szóstym odcinku z Gothica 2 The Returning. Wybaczcie, że wczoraj nie było odcinka, ale jakoś po prostu no nie wyrobiłem się z czasem. Ledwie dałem radę FIFA nagrać, ale jako że znajomy był u mnie, to przy okazji no nagraliśmy fajnego troll mecza. Nie wiem, jakim cudem się wspiąłem na ten dach, ale Bezio dzisiaj jest chyba w szczytowej formie i to mnie cieszy. Albo ja mam dzisiaj tak zajebisty humor, że nic mi nie przeszkadza. No cóż, zostaliśmy kowalami. Kowalem. A każdy jest kowalem swojego losu, więc wydaliśmy z 200, wypożyczając od tego całego lichwiarza Lemara na naukę. Już wróciłem. Oczywiście znajomy do mnie zadzwonił, ten z którym wczoraj w FIFA grałem, nagrywając to, i po prostu nie, bo pytał się, czy mu kupić katę, czy nie. Ale powiedziałem, że później. O, tu mamy jeszcze Jin. Dobra, może byśmy już pogadali tak trochę z Watrasem. Odeszły także drzewa i zwierzęta. Zamknij pysk. Dzień dobry. Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Kim jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa. Myślałem, że Bibel. Strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. No, podobny do niego nie jest. Co mogę dla ciebie zrobić? Chuja możesz dla mnie zrobić, czekaj. Masz tu jakieś tabliczki. Znalazłem tę kamienną tabliczkę. Możesz mi coś o niej powiedzieć? To artefakt prastarej kultury, którą badamy już od dłuższego czasu. Jest ich kilka rodzajów. Część zawiera informacje o historii tego dawnego ludu. I te mnie właśnie interesują. Przynieś mi wszystkie, które uda ci się znaleźć. A, jeszcze cię za to parę nagroda. Sztuk. Masz tutaj te tabliczki. Świetnie. Jej. Przyjmij w nagrodę te kilka eliksirów. O, wybornie. Właśnie, mam dla ciebie liścik. Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Mhm. Weź sobie. Tak, to naprawdę szybko ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Zabrałem ją bandytom. O, Adanosie, niedobrze, bardzo niedobrze. Jeśli mówisz prawdę, to mamy ogromny problem. Trzeba się tym jak najszybciej zająć. Chyba coś zrąbałem, mogę powiedzieć o kawalorii, dostałbym drugie 200, ale walić to. Kliknąłem to, co uznałem za słuszne. A co tam masz więcej właśnie? Aha, czyli to co zwykle gówno. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. Super. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Nasram mu na łeb, to jest jego wiadomość. Czy moja? Tak, powiem ci prawdę, no. Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. I mówi to kowal. Smoki. Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? No dobra, no czarny debil. Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta. A więc żyje i on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Zwykłym kowalem z przeciwwskazaniami dawna, no. No cóż, tak wyszło, dlatego ma tego kucyka. Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. No. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem. Tak. Któremu nekromanta Xardas powiedział... No co ty?
że armia smoków zamierza podbić cały kraj. Masz piwnicę, daj mi się schować. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Nie, twojego starego. Brzmi to dość niewiarygodnie. Też murzyn? Ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Aha, a skąd to Dlatego wiesz? Muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Boję się. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. No też się cieszę. Właśnie, co muszę takiego zrobić? Co, pocałować cię w dupę? Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko że... Tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z lordem Hagenem. Zajebiście. Czyli mamy trola gwałciciela Trynkiewicza. Chodzi po Korinis i codziennie gwałci jednego. No, dlatego tak tutaj ma, biednie tu jest. No właśnie, nie dopuszczą. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. Do której gildii mam się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, Magowie Ognia i Najemnicy z Farmy Onara. Te lagi! O kurde, chyba po rusku będzie mówił. Konieczny jest drugi. Aha, to są te inne ścieżki, dobra. Niepitul. Wybór należy do ciebie. Lares może pomóc ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. A właśnie, co do tych innych organizacji? No ładuj się! Właśnie, co z nimi gildiami? Tak, magowie wody nie ma bez wielu, a posiada na tej wyspie ogromne wpływy. Słyszałem również, że byli członkowie Bractwa Święcego stworzyli coś na kształt swojego obozu niedaleko przełęczy Górniczej Doliny, tłumaczę polskim. Po polsku, kto jeszcze? Poza tym nie wykluczam. Думаю, тебе лучше спросить об этом Ксардеса. А так, в общем-то, все, наверное. Czyli trzeba będzie Ksardupy zapytać. Tak zrobię. Zajebiście, tak zrobię. Czy możesz mi coś powiedzieć mi coś o wodnym kręgu? Nie musisz wiedzieć wszystkiego, dopóki nie staniesz się jednym z nas. Co nieco mogę ci jednak opowiedzieć. Zajebioza. Właśnie, kim są ci członkowie wodnego kręgu? Tego dowiesz się, gdy już sam w nim będziesz. Z pewnością spotkasz niektórych z nas. Aha, dobra, za dwu. Okej, jestem już po raz kolejny. Zobaczcie, ciągle te cięcia. No tak to już bywa. Rozmawiajmy dalej z naszym czarnym watrasem. Gdzie są magowie wody? Badają ruiny prastarej kultury gdzieś na północny wschód od Korinis. Zakładamy, że znajdują się tam wrota do nieznanej dotychczas części wyspy. Opowiedz mi więcej o tym niezbadanym terenie. Mogę wysłać cię do Saturasa z listem polecającym, jeśli interesuje cię dołączenie do ekspedycji. Ale dlaczego nie? Rzecz jasna, tylko wtedy, gdy będziesz jednym z nas. No to będzie ciężko. Czym się tak w zasadzie zajmujecie? Stoimy pomiędzy porządkiem symbolizowanym przez Inosa i chaosem, którego reprezentantem jest Beliar. Gdyby któraś ze stron zatriumfowała, oznaczałoby to albo utratę wolności, albo rządy śmiercionośnego chaosu. Staramy się utrzymać równowagę w tym świecie. Tylko w ten sposób może w nim istnieć życie.
A właśnie, jakieś konkrety? A może konkretniej? Od upadku bariery pojawiło się sporo nowych zagrożeń. Najoczywistszym z nich są bandyci. Nie dość, że spokojne podróżowanie przez wyspę stało się niemal niemożliwe, to jeszcze wspomaga ich ktoś w tym mieście. Ustaliliśmy, że bandyci regularnie zaopatrują się w broń u jednego z kupców z Korinis. Próbujemy dotrzeć do takich osób, aby uniemożliwić im działanie na szkodę miasta. Daj znać, gdy zechcesz zająć się tą sprawą. Pewnie, znajdziemy tego Dekla i jego machlojki i pójdziemy z nim, kurde, za kratę. Nie ma bata. Nie ma bata. O, tu już po rusku. Po ruskie. Боюсь, здесь на острове мы не сможем организовать должное обучение желающим посвятить себя. Правда, при определенных обстоятельствах. Но этой возможности удостаивались немногие, ибо данную честь необходимо. Кроме этого, избранный должен быть полностью свободен от обетов, данных только при этих условиях. Возможно, ты сможешь вступить. Dobra, znowu te możesz nam gadasz. Zamknij się już i tyle ci powiem. Dobra, teraz jeszcze o tych ludziach. Co do tych znikających ludzi. Tak? To wina Trynkiewicza. Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w porcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Aha. Miło. Powiem ci, co udało mi się do tej pory ustalić. Nic. Czego się dowiedziałeś? Niestety, niczego ważnego. No to na co tak gadasz? No, jeszcze skłamiesz pewnie. Aś. Co do tego handlarza bronią. Co wiesz o handlarzu bronią? Pomów z Martinem, kwatermistrzem paladynów. Może on dysponuje informacjami w tej sprawie. Powierzono mu zadanie zdemaskowania handlarza bronią. Znajdziesz go w porcie. Jak zobaczysz parę skrzyń, żywności i paladynów, to i on będzie się tam gdzieś kręcił. Ale kręcił w takim sensie, kręcił, że kręci się 360 stopni, czy kręci się w typu, że on gdzieś sobie, nie wiem, wędruje, bo wiecie, tak można mówić, kręci się, no. Ale ziom cię nie zrozumie dobrze. A to już trzeba może z nim dogadać jeszcze. Opowiedz mi o... A co dokładnie? Czekaj, a nie ma więcej boków, dobra. Nie chcę jednak wiedzieć. Mogę już iść, dzięki. Dostaliśmy ornament, ale to ja zrobiłem poza nagrywaniem szybciutko. I teraz ten ornament trzeba będzie odnieść do Laresa. Znaczy, ale gniew Beliara był tak... Dobra, gniew twojego starego, czarnego. Ty też jesteś czarny. To znowu... Siema. Właśnie, co mam robić? Jakie są moje obowiązki jako czeladnika? Możesz zgadywać 3 razy. Kuć, napierdalać, i jeszcze raz napierdalać, tak rozumiem. Nie jesteś tak głupi, na jakiego wyglądasz. No co? Płacę od ostrza. Nie pracujesz, nie dostajesz pieniędzy. Proste. Nauczę cię też wszystkiego, co musisz wiedzieć, żeby zrobić zwykły miecz. Nie za darmo. Wykuwanie magicznych mieczy. To zadanie dla doświadczonych kowali. A do tego wiele ci jeszcze brakuje. Jeśli potrzebujesz miejsca do spania, możesz się zadekować w moim domu. Fajnie. Jak do tej pory, wszystko jasne? Ta. Dzięki. Jeżeli tego nie widzi, to przecież... Cześć, zobaczymy ten twój zarąbisty pokój. To ciekawe, czy można się tak zakraść. Zróbmy takie X. Nie znam się na otwieraniu zamku. Kijowo. Przydałaby mi się taka zdolność. Ona jest naprawdę rzadka i niezbędna. A no niestety nie mamy, więc mamy też lipę. Taka lipa właśnie jest najgorsza. Skakaj sobie do Laresa, idziesz mi tutaj nie marć. Tylko jeszcze temu ziomkowi będę musiał oddać te 200 sztuk złota. A jak nie, to on mnie normalnie sklepie. Nie, znowu muszę się patrzeć, nie, inaczej zrobimy to. O, mogę z tą teraz gadać. Albo i nie. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już Watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. No co ty? Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? O właśnie,
Masz to ornament? Vatra wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. No. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. No cóż, nie masz wyjścia. Vatras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildii. Nie lubisz się przepracowywać, co? Mm. Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Nie. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. Owszem, nałaga ognia, tak. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Nie, straż to jest banał. Wybierasz? A, jest jeszcze jakaś inna? Dobra, bierzemy tych magów. Magów ognia. Vatras pewnie się tego nie spodziewał. Inaczej by cię do mnie nie przysłał. Jeśli chcesz się dostać do klasztoru, to będzie cię to kosztować. Nie pozwolą ci wejść do środka, jeśli nie opłacisz daniny. Tylko Vatras może coś z tym zrobić. Musisz z nim pomówić w tej sprawie. Mhm, okej, to dzięki. Ja bym tego nie zrobił. Zrobię to za ciebie. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Rozumiem. Muszę pilnować portu. A nie może cię ktoś zastąpić? Nie wiem, ktokolwiek? Czym konkretnie się tu zajmujesz? Nie mogę o tym mówić. Nie, możesz. Urwałby mi łeb. Tak, na pewno. Przez to będzie. Oj, ty. Co łączy cię z Vatrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? Vatras. Zgadywałem. Trzeba było tak od razu. No, na pewno. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć. Ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień z akwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Lubię pierścionki. Inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Te. Znajdź mi zastępcę tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko, choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Ej, nawet wiem, kto to jest. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Dobra, to teraz zrobimy to zadanie. Lecz trzeba założyć ten pierścień z akwamarynem. Okej. Okay. Ile mam hajsu? Bieda. Jak zwykle. The fuck? Aha. Coś wisi w powietrzu, jak zwykle. Jakieś bugi, niedociągnięcia. Ale walić to. Tak czy inaczej, szukamy następcy. Znajdziemy go. Znaczy już wiemy, ja wiem przynajmniej, kto to jest. No i bez problemu możemy się już tam dostać. A szkoda, że nie można się tak dostać. O wiele łatwiej by to było. Ale no cóż, to jest taki kwadratowy parkour. Już tak to mogę uznać. Tak to wygląda, tak krzywo i nieładnie. Walić to. Laska zrobiła sobie wolne na tańcu. Szkoda, że nie można gadać. Ty kurde! To jest ten golec u Kierstra. Zajebiście. Luther. Hej, nie mieszaj mnie. Nie, mam cię nie mieszać? Hej, fuj. Ty. Czego tobie nada? Pogovorim? Aha. Hej, ty. Nie. Dobra, kurde. Co to było? Jaki kretyn. Dobra, walić to. Idziemy tego Baltrama. O, on należy do wodnego kręgu.
Voilà. Skąd ten sceptycyzm? Widzę u ciebie znak wodnego kręgu. No jakbyś... Jesteś jego członkiem? A jeśli tak? To wiedz, że Larysowi marzy się zmiana pracy i odwołanie z placówki w porcie. Zobaczę, czy uda mi się znaleźć kogoś, kto zechciałby go zastąpić. Rozumiem. No, zajebiście. Słyszałem co innego. Masz dla mnie jakąś, nie wiem, harówkę? Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, mam już chłopca na posyłki. Porozmawiaj z innymi kupcami. O, ty debil. Pokaż mi swoje towary. Bieda totalna. Chociaż zamulać życie za 4 stówy. No bitch, please, jedno winogrono 100 sztuk złota. Was chyba jaja swędzą. Zawsze to powtarzam. Chyba, że tyle kosztuje, no. Ale cóż poradzisz. On po prostu za dużo gada. A jedz za mało, no. To przecież okropne. Sorki, że tak jem przy nagraniu, ale... Nie wierzę w to. Raz na jakiś czas mi się zdarzy. Dobra, mamy zastępcę. Teraz do Laresika idziemy z powrotem. Zrobimy sobie jeszcze save'a. Żeby się nie okazało, że mi znowu grę wywali, bo mi wywaliło, kiedy miałem dłuższe ZW. No i kurde, taka robota sytuacja. No i z takiej wysokości to Bezio przeżyje, no. No, pozbieramy sobie jeszcze przy okazji z dachów te pierdoły. Doprawdy? To interesujące. Nie, nie, no, pali ci się, wiem. Tam jest jakaś potka. O której wszyscy wiedzą. Właśnie. Ja o niczym nie wiem. Mam problem niestety. Tajemnica. Ty tam nie doskoczysz. O, nie dobrze. Dajesz! Dupa z ciebie. Nie umie tam doskoczyć. Smoła. Ciekawe. Niczego im już nie powiem. Te tu doskoczył tak nietypowo, niestandardowo. I kolejna sakiewka. No, wskocz, że tam jakoś, kurczę. Nie rób mi tu sceny. No i dobra, jesteśmy bogaci o 3 sakiewki. Pewnie na bogato. A teraz trzeba uważać, żeby się tak nie zabić, no bo to nie jest Assassin's Creed. Taki Edward Kenway, gdzie kurde, może się skoczyć z 20 metrów i się nie zabije, no. O tym było wiadomo od dawna. Dobra, Ulares. Mamy tu już jakiegoś następcę. Rozmawiałem z Baltramem. Zorganizuję ci zastępcę. Doskonale. Nareszcie będzie sobie można stąd pójść. Możesz zatrzymać na razie mój pierścień. Dzięki. Może kiedyś zdecydujesz się do nas dołączyć. Dobra, my jeszcze nie skończyliśmy naszej rozmowy. Potrzebuję pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Nie wiem, może jakąś lepszą bronią. Potrzeba mi lepszej broni. Przykro mi, z tym ci nie pomogę. Zakładam, że odwiedziłeś już targowisko. Możliwe. A nie wiem, a pancerz? Może jakimś lepszym pancerzem? W tej sprawie lepiej udaj się do Matea. On handluje dobrymi zbrojami. Niestety nie są tanie. To wiem. Pewnie da się to załatwić bez znaczącego wydatku, o ile nie masz nic przeciwko odrobinie kłopotów ze strażą. A konkretnie, o co chodzi? Przy domu Matea znajduje się magazynek, ale złożone w nim towary zostały skonfiskowane przez straż. Udaj się do Zurisa na targowisko i wydostań od niego zaklęcie usypiające, za pomocą którego wyeliminujesz strażników. Tam musi być coś niezłego. Tylko w tym problem, że te skrzynki są zamknięte, kolego. Potrzeba mi pieniędzy. I hajsu też. A kto ich nie potrzebuje? Nie mam nic na zbyciu, chociaż lichwiarz Lemar ma już pożyczałem wdzięczności. Od niego. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie, w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. To naprawdę nie. Dobra, starczy już tego pitolenia, bo mam wrażenie, że to jest 20 minut do rozmowy, a chciałbym je poświęcić jakoś inaczej. Krąg jest dla magów wody tym, czym paladyni są dla magów ognia. W odróżnieniu od paladynów, krąg woli jednak pozostawać w cieni.
Krąg jest potężną bronią w walce z niebezpieczeństwami zagrażającymi ludności Korinis. Aby było to możliwe, nikt z nich nie może jednak wiedzieć o jego istnieniu. Więc nic na ten temat nie mów. Dobra, dobra. Nie ma sprawy. Nie wiadomo już, komu można... Wszystko fajnie. Chciałbym się przyłączyć do wodnego kręgu. A kto by dobry się nie chciał? Choć decyzja należy do magów wody. Why? Ha? Znasz już moje zdanie. Jak ci się udało zaimponować magom wody? Chroniłem ich przez długi czas, gdy jeszcze żyli otoczeni barierą. No tak. Naprawdę. Powinni być. Dostajesz promocję i tyle. Przyznaj się. Jak to jest należeć do kręgu? Różnimy się od innych gildii z Korinis. Jako jeden z nas nigdy nie musisz robić czegoś, czego nie chcesz. Wymagamy tylko jednego. Siedź cicho. Pracujemy w ukryciu. Obcy nie wiedzą, kto należy do kręgu. Na razie cię poobserwujemy i potem podejmiemy decyzję. A chłopie, przecież ty mnie znasz z Gothica pierwszego, więc kurczę, w czym problem? Ale dobra. Rozumiem. Ty nic nie rozumiesz, właśnie o to chodzi. Co do zaginionych. No, pomóż mi jeszcze. Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William. Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza. No początkowo tak. Sądziliśmy, że jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. O, wkrótce bieda. Jednak zaczęli znikać inni, co gorsza zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Ślad czyj? Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Ta, już widzę, jak cokolwiek robią w tej sprawie. Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń. Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści. Na pewno. Dobra, starczy tego pitolenia. Ja bym porobił już jakieś questy. Pójdziemy sobie do rybaka Williama, tak jak powiedział Lares. Można z nim pogadać przy okazji o sprawie zaginionych ludzi. Ale jeszcze przejdziemy się do kwater mistrza Martina, który pomoże nam w zadaniu handlarza broni i da nam jakieś wskazówki. Yo, motherfucker! Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i straż miejska. I kowale. Właśnie. Szukasz człowieka, który sprzedaje broń bandytom? A kto tak mówi? Watras. O, co wiesz na ten temat? Niezbyt dużo, ale mogę dowiedzieć się więcej. Widzę, do czego zmierzasz. Czyli mi pomożesz, dzięki. Co wiesz na temat tego handlarza bronią? Dobra, słuchaj. Wiemy, że musi za tym stać wpływowy obywatel Górnego Miasta. No nie powiadają powiem, że nawet, nie. Że część broni pochodzi ze zbrojowni straży. Ale nie wiemy dokładnie, kto pociąga za sznurki. Jeśli masz dość odwagi, by poradzić sobie z grupą co najmniej 5 bandytów, to może uda ci się czegoś dowiedzieć. Aha. No cóż, ale dlaczego bandyci? Bandytami? Wiemy, że zablokowali drogi pomiędzy farmami i miastem. Wiem też, że w ciągu kilku ostatnich dni otrzymali dostawę broni. Może wśród samych bandytów znajdziemy jakieś wskazówki, które pomogą nam zdemaskować tego handlarza bronią. Właśnie, no to dzięki za wskazówki. Ale nie, moment, może jakieś wskazówki takie, jeśli wiesz, chodzi o tego typowe. Handlarza bronią. Pokaż, co tam masz. Ten pałasz zabrałem bandytom. Na głowicy wycięto literę F. Coś jeszcze? To wszystko. To nie wystarczy. To aha. Mógłby być niemal każdy z Górnego Miasta. Ale kto? Chodzi na to, że trzeba będzie pójść trochę dalej śladem bandytów. Może znów powinieneś porozmawiać. Ale co mi Watras powie, że kurde ma starego murzyna i matka mu się, no. Co mi to da? Trzeba szukać, a nie w jedną i tą samą stronę. Dobra, pitolić to. Do rybaka Williama. Ja znam go lokację każdej postaci. Prawie z kruka. O, jakie tu są spadki. Moment. Zbierzemy to, co nie nasze, ale walić to. I tak jedzenie mam mało, więc wiecie, i musi być na bogato. Dobra, teraz myślę, że mogę z nim rozmawiać. Tu jeszcze mogę rybki pozbierać, bo widzę, że no nie posprzątał po sobie, tylko jeszcze nabrudził bardziej. Tu jeszcze mamy muszelkę, którą mogę zebrać.
Coś jeszcze. Ło! W takim stanie to ja mogę już naprawdę dostać ostrej epilepsji. Krewetki. O, to coś nowego. Czekajcie, sobie wyjmiemy krewetki. Perła. Nic tu nie ma. I tu nic nie ma, no zarobiście. Okej, dobra. To pogadamy jeszcze z nim. Yo. Jesteś rybakiem? Nie, ci płynę. Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? A mam ci przywalić? Nie zbyt pochopnie, po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Aha. Dżum poważny przez RZ. Brawo za ortografię. Bez obrazy oczywiście. Lol. Kłopoty ze strażą? Ci dranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. A przecież ty łowisz. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. To trzeba po mordzie dać. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. No cóż. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. No to nie pozwól sobie tak na głowę wchodzić tym strażnikom. Przecież ty łowisz ryby. Ty z tego powinieneś mieć jeszcze jakiś zarobek. Bo nie dość, że ty się męczysz, oni ci biorą wszystko, to ty jeszcze na tym nie zarabiasz. No, no jesteś biedny, no nie bądź biedny, no. Daj mi ryby. Daj mi swoje ryby. Wiedziałem, kolejny z tych się patrzy. Myślę, że już czas na ciebie. Co? Nie no, mogę ci pomóc. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych ludziach? Mój kumpel William zadawał się ostatnio z podejrzanymi typkami. I do czego to doprowadziło? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy i od tego czasu nikt go już nie widział. Kto wie, może jeszcze przeżył. William też zaginął? Zgadza się. Był zwykłym rybakiem, choć nie da się ukryć, że czasami zdrowo mu odbijało. No, jak nie. Nie powinien był się bratać z tymi obwiesiami. No tak. Jak ten, kto się brata z takimi, no to sam się staje takim... pasożytem. Właśnie. Jestem on pewien, kiedyś wróci. Że prędzej czy później wróci do domu. Nie sądzę. Zbyt długo już go nie ma. Ile? Boję się, że któregoś dnia morze wyrzuci na brzeg jego ciało. Skąd ty to wiesz? Co masz na myśli? Nie wiem, kim są, ani czego szukają w Korinis. Wiem tylko, gdzie się spotykali z Williamem. No widziałem powiedz. Go tam tylko raz. I to przypadkiem podczas łowienia ryb. No to powiedz mi szybko. Gdzie się spotykali? Po przeciwnej stronie przystani na północy leży mała zatoka. Można się tam dostać wpław lub łódką. A przepłynę się. W zatoce znajduje się plaża, na której widziałem tych przemytników. Chociaż przydałaby mi się łódka albo jakiś kajak. Nie byłoby to najgorsze. Wiesz co, już chyba... Chyba usłyszałem już wystarczająco wiele. Nie przejmuj się tym. Wątpię, byś go znalazł. Skąd ty to wiesz? Dobra. To mamy teraz zadanie takie. Boże, ale ja mam pływać przy tej epilepsji. Chyba oszaliście, no nie. Czekajcie, save'a zrobimy. I to takiego ostrego. Ile mamy już mi nagrywania? Chyba z pół godziny jak nic. Będę pływał przy tej epilepsji. Masakra. O kurde. Z zamkniętymi oczami pływam. Ja nie chcę się patrzeć na tą epilepsję. Albo sobie zakryję ręką, nie wiem, no. Ale w ogóle powalone to jest. To akurat z tym się muszę zgodzić. Każdy się powinien z tym zgodzić, że to jest powalone. Żeby woda dostała ataku epilepsji, no. Chore. A czekajcie, jak sobie tak trochę popływam pod wodą. O, tak lepiej. I powiem wam, że nawet może szybciej, jak to będziemy pod wodą robić, tylko właśnie trzeba czasami odzyskiwać nieco tlenu. No, trochę pływamy pod wodą. Przynajmniej ta epilepsja chyba się uspokoiła. Nie, nie uspokoiła się ani trochę. Dalej płata figle.
Okej, ty żółwie, trzeba je ubić. Okej, dobra. Nie, już starczy, bo ja naprawdę nie chcę mieć problemów. A jak go ubijemy... O, jeszcze z młotka tak go upierdzielimy. Gówno, uciekniesz. Lol, czemu to ma odgłos kretoszczura? Co to było w ogóle? Coś wziąłem. Moment, tylko co to było? Chyba to było. Nie. Co to ja w ogóle zabrałem? Oj, mamy problem, bo teraz nie wiem co ja zabrałem tak naprawdę. Dobra, walić to. Mamy dużo sakiewek. Więc nie jest źle. Kurde. Jakby ta woda przestała tak hałasować, co ja walę. Tak kurczę, dziwnie się zachowywać, to już bym miał to z głowy. Mógłbym się spokojnie na tym skupić, a tak to ta woda szaleje i szaleje. I nie może przestać. To chyba tutaj. Ale to nie jest pewne. Pusto, tutaj słyszę goblina. Te co tu robi goblin? Chwileczkę, najpierw save'a walniemy. I to najlepiej zapasówkę. Bo ja się boję, że kurde w szeregach jakiś goblin. Aha, bandyty na górze. Fajnie, czemu mi lokalizuje z góry. Powalone jak dla mnie. To jeszcze jak powalone. Dobra, mamy tego goblina naszego. Trafimy? Takie chore. Już po tobie. No. Jako tako się udało, trochę HP straciłem na tym. Ale ubity goblin. Teraz może byśmy tak walnęli sobie. Nie wiem, no. O fu, to jest mięso żółwia. Uff, czemu takie zielone? Nie czaję, trzeba to upiec. Mięso żółwia, ale niezłe, trzeba przyznać. Dobra, jabłoń zjemy. To możemy wydudlać. Chlebek boży. Syr. Rybeczki. Pipeczki. Mniam. No, smaczne, nie? Dobra. Najedzony. Teraz tu krewetki jeszcze pozbieramy. Z kilka sztuk jeszcze gdzieś tutaj. O, ryby jeszcze są. Czyli nadrobimy pewne straty w tym, co żeśmy zjedli. Git. I tak ma być. I tak ma być. Dobra. To jakiś... Za przeproszeniem, pirat siedzi. No bo w sumie jest piratem, tak to wygląda. Skrzyni nie otworzymy. Te, a jednak. No, trochę sztuk złota, czyli nie jest tak biednie, jak mogłoby to wyglądać w tym wypadku. O, tam jest kolejny żółw morski. Ty, tu jeszcze są żółwie morskie. Momento, ja najpierw je tu powyżynam. Kim jest interesi? Znowu jedno z tych stworzeń. Jedna bez. Expa mi nie ukradłeś, dziwko. Nie chciałem z nim gadać. No, nareszcie jesteś! Czekam już od paru godzin. No. Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? No gdzie właśnie. Jest Baltram? Skąd mam wiedzieć? Moment, daj mi najpierw żółwie pozbierać. Nie masz kurde nawet litości, ale XP i tak był mój. Bo Szuja chciała mi prawie ukraść. Niewiele brakowało, aby to zrobił, naprawdę. Dobra, tu coś znowu leży. Nie, to nic. Tu coś leży. Kurde, mnóstwo tych pierdół tu leży. A może tak z łuku wykończymy? Nie. Ubijemy go młotkiem jako kotlety. Jep. Gówno zrobisz, ale fajnie, że one dają jeszcze jakiś eks, bo w ogóle. A, i git, już mam w ten sposób, że zebraliśmy 90 expa. Więc nie jest źle. Kurde, zablokował się w czymś i teraz ma problem. Tu jeszcze jedna ryba.
Aha. Jeszcze wejdę do twojego namiotu i ściśnie. Ty, on trzyma tu tytoń. Jeszcze jabłkowy. Myślałem, że jakiś inny. Młoteczek, łodyga. No normalnie jara zielsko i to widać. Lubi ten fach. Łapy precz! O chuj. Teraz mam przesy... Trzymaj się na krzyżu. Mnie pochlastał. Z dala od nie swoich rzeczy. A teraz mnie pewnie okradniesz, pewnie? Dobra. Dzięki za złoto. Nie, ja tak się nie bawię. No i. To zrobiłem save, tak? Czytaj. Tak, zrobiłem save, na szczęście. Ej, ja tak się nie bawię, kolego. Nie będziesz mi, kurde, kradł tego, czego ci nie wolno. I zbieraj to jeszcze raz, zarąbiście. No, już myślałem, że zginę. Teraz to muszę zbierać jeszcze raz. No, tym razem miał grzyba. Mhm. Super. Aż ta wiadomość mnie podnieciła. Wręcz podjarała. Te rybki jeszcze, nie zapominaj. Rybki to podstawa. Kurde, nie umiesz zebrać jednej ryby. No chyba sobie żarty stroisz, kolego. No, dobrze. Moment, teraz znowu muszę coś zjeść. A wiecie co, w sumie potkę wypiję. Walić to, trzeba oszczędzać na jedzeniu. A jedzenia i tak mam sporo. Ale przydałoby się tak oszczędzać, wiecie. Oszczędzanie to podstawa. Ona jest niezmiernie ważna. Tu jeszcze trochę ryb nawalonych. Chcę tego żółwia ubić, ale tak, żeby kurde... Znowu jedno z tych przeklętych stworzeń. No ukradłeś mi expa, ty kurde dziadu je. Zasrany. No i jestem teraz o 30 expa w plecy. No, zarąbiście. Jest to zarąbiście. Ale dobra, trudno walić to. Jeszcze tu mamy jednego. Okej, okay, dobra, ubity. A chwileczkę, przecież ja mam zdolność do skradania się, no to powinienem się przekraść i to zrobić jakoś, no. Bez jaj, żebym tego nie zrobił, no. Przecież to nie jest niemożliwe. Dobra, teraz zrobimy takie buty. Ale patrz, on wstaje. Czekajcie, przekradniemy się. I zrobimy takie buty. Aż on się zdziwi normalnie. Aha. No, nareszcie jesteś! Zarąbiście? Czekam już od paru godzin. Chwileczkę. Nie jesteś kupcem z miasta, prawda? Gdzie jest Baltram? Skąd ja mam wiedzieć? Czekaj. Może byś już usiadł sobie z łaski swojej, dobra. Okej, teraz ja bym chciał zrobić takie buty. Zapiszemy sobie. Żeby nie było potem, że znowu będę musiał nadrabiać straty. To sobie oczywiście teraz pozbieramy. Git. Wszystko tutaj pozbierane, tu pochodnie. A teraz skrzyneczka. Łapy precz! No, tak myślałem. No! To było do przewidzenia, że to się tak skończy. Chłostą. Czyli inaczej siłą mnie tutaj pociachał. Dobra, to sobie szybko zbierzemy. Skrzynki nawet nie będę przeszukiwał, bo widzę, że tutaj nie ma sensu. A tam są jakieś tam rzeczy, nie powiem, że nie. Dobra. Ty, tu jeszcze trzymasz jakieś żarcie. No właśnie, widzicie, to jest, przez ten krzaczek nie zauważyłem, że on w ogóle tu jeszcze takie żarełko trzyma. Dobra, gadamy z tym skipem. Jak wstał szybko, kurde, co za moc. Baltram?
Czekasz na tego kupca? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny, co? Przecież mówiłem, nie? Mhm. Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał o mnie. No widzisz. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w łapy. No to masz problem. Kim jesteś? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to obchodzić, ale jeśli musisz wiedzieć, to na imię mam Skip. Dzięki. Mówi ci to coś? Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o Skipie. Skąd ty się w ogóle wziąłeś? Jestem najbardziej poszukiwanym w Korinis przestępcą. Ja i moi chłopcy od lat grasujemy na tych wodach. Musiałeś o tym słyszeć. Możliwe. Jesteś piratem. Tak do cholery. Przecież to widać od razu. Jestem też nerwowy. Jest tak potwornie nudny. Ja też jestem nerwowy. Zamknij pysk. Chcę się gryźć liny. Chcesz mordę? Widzisz, też jestem nerwowy. Więc ja patam. Skąd pochodzisz? Chcesz wiedzieć, gdzie mieści się nasza kryjówka? No czemu by nie? Jeśli ci to powiem, to tak jakbym poszedł do Korinis i oddał się w ręce strażników. Dobry nie pomysł. Nie mam zamiaru ci o tym mówić. Po co masz się kręcić wśród nas? A może bym dołączył do was? Korinis jest duża, ale jeśli nie masz kogi lub okrętu wojennego, to i tak się nie dostaniesz do naszej kryjówki. Musiałbyś też znać drogę przez klify. Nikomu, kto nie zna tajnego przesmyku, nie udało się jeszcze tamtędy przepłynąć. Tylko dwóch ludzi zna tę drogę, a ty nie jesteś jednym z nich. Szkoda. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam myślałem, na handlarza żywym towarem? Nie. Włożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Tak. Mhm. Co to za oni? Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie i działają nie tylko w pobliżu Korinis. To niedobrze. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć, jak się nazywa ich herszt? A szlak by to trafił. Pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? No chyba nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Aha. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar, o ile dobrze pamiętam. To wiem. Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na południe od niej na wysokiej skale wznosi się twierdza. W niej znajdziesz tego człowieka. Na bogato. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. No, dzięki. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. To super. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Dlaczego? Aleś ty okropny, wiesz. Dobra, skrzynki jego nie przeszukamy. O, tu jeszcze jakaś muszelka. Teraz sobie możemy to wszystko jeszcze pootwierać, żeby nie było. Skała krystaliczna. Nieźle. Nic tu nie ma. Pusto. Ostryga. Aha, i kolejna ostryga. I jeszcze gdzieś chyba są te... o, właśnie, krewetki. Skała krystaliczna. Nic tu nie ma. I pusto. No, czyli tak, tak sobie można powiedzieć. Dobra, zwalamy z tego miejsca. Tu jeszcze jedna krewetka, widzicie? Nie znalazłem jej od razu. Siarka! O, tu mamy trochę tych składników. Nie warto ich sprzedawać, bo możemy zawsze z nich coś zrobić. Dobra, pod wodą będzie najlepiej. Kurde, pływać nie umiesz. No, kurde, bo coś mam wrażenie, żeś przestał kompletnie. Ui, jakieś takie
Wielorybsko pływało. Dobra. Tam mamy wrota do bandytów, ale to jeszcze klucza nie mamy. Dobra, zregenerowaliśmy sobie nieco tlenu. Ten, o kurde, pływaj, że jakoś... To czemu on tak krzywo pływa? Lol. Można tak, czy... On tak się buguje. No kurde, on pływa po chińsku, no tego inaczej się nie da opisać. Dobra, idziemy tego Baltrama. Oddamy mu misję. I tak jeszcze chyba ze dwa razy polatamy. Takie mam przynajmniej wrażenie. Ale to jeszcze nie jest pewne. Zrobimy tą misję i skończymy odcinek, bo uważam, że już jest długi. Ma 45 ponad minut, jak nie więcej. Pewności nie ma. Więc wiecie. Dobra, doskoczysz, doskoczysz. Te kurde, się ześlizgnął. Ale najważniejsze, że przeżył taki upadek. To się mogło dla niego skończyć fatalnie. No i kurde, masz problem teraz. Mówię ci przecież nic nowego. Moment. Okej. To chyba mogę przecież tak skoczyć, nie? Moment. Powinno się tak dać. Ale z ciebie ciapa. Oj, szkoda gadać, naprawdę. Nie, w następnym odcinku postaram się porobić jakieś takie misje gdzieś w porcie. No, gdziekolwiek, żeby, wiecie, exp się gromadził. To czekaj, ile kosztuje ta twoja nauka wykuwania broni? 150 monet i 2 punkty. O, to bez problemu. Otworzymy kilka sakiewek. Kilka sakiewek, mówimy, tak. O, jest tutaj. Okej. To wychodzi na to, że musimy otworzyć te wszystkie sakiewki. No i dobra, starczy nam na skilla. Wiem, robię głupotę, ale warto będzie kłuć. To dość proste, chłopcze. Weź kawałek surowej stali i trzymaj ją w ogniu, aż rozgrzeje się do białości. To już ogarniam. Wtedy nadaj broni kształt na kowadle. Twoje pierwsze miecze nie będą doskonałe. Ale... Dobra, to jest dobry miecz. Dobry miecz to już jest naprawdę... Gdzie ty bierzesz stalne zagatowki? Właśnie. Teraz stale ciężko ich znaleźć. Kopalnia Doliny, aha. Становится все тяжелее. Ты можешь поискать заготовки у торговцев. Правда, тебе придется сначала добыть руду, Файне. А потом найти того, кто разбирает. Можешь попробовать поискать учителей среди бывших ученых из Долины. Остро. Dobra, daj mi teraz. Tu wejdę sobie. Ale tu chyba nie mamy nic. Te on tam sobie rękę wsadził. Co za idiota. Czym? Właśnie, czym? Dobre pytanie. Jak żeśmy chyba dostali do zdolność. Tak, gdzie jest ten twój uczeń? Śpi czy już? Nie wyrabia. Stwórz wytrych. Proszę. O, mamy 10 wytrychów. Fajnie. Aha, jedna stal. Zwykłą broń, miecz. Proszę. O, plus jeden siły. A, czyli żeśmy zrobili. Idziemy te. Zrobiliśmy właśnie w ten sposób 10 wytrychów za pomocą jednej stali i miecz. Gdzie jest ten nasz miecz? O, to chyba ten miecz, tak? Wymagana siła 30. A, no co, nie mam można. Kurde, przestań po tym rusku mówić. Naprawdę, zrobię z tobą porządek. Dobra, wiecie co? Skończymy już odcinek. Może jest naprawdę 50 minut, to jest całkiem sporo. Zrobimy sobie save'a. Okej, to chyba tutaj lepiej będzie. I dziękuję wam bardzo za obejrzenie 6 odcinka z Gothica 2 The Returning. 50 minut ponad materiału, to jest już i tak naprawdę dużo. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I pewnie nikogo to nie rozdrażniło, że poszedłem drogą Kowala.
chociaż to nie jest jakby taka jakby ścieżka czy gildia, ale po prostu wykuwanie broni daje nam duże możliwości zarabiania. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnych odcinków.